Andrzej O. przyznał się do zabójstwa żony. Podczas przesłuchania powiedział jednak, że nie pamięta, dlaczego to zrobił. Z ustaleń dowodowych w tej sprawie wynika, że do zdarzenia doszło w czasie spożywania przez małżonków alkoholu. Mężczyzna pięciokrotnie ugodził swoją żonę nożem kuchennym, po czym sam zadzwonił na policję. Andrzej O. zostanie przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy wypowiedzą się co do stanu poczytalności w czasie popełnienia tego czynu, a także jego stanu zdrowia psychicznego. Policja nie ma informacji, aby wcześniej między małżonkami dochodziło do awantur. Nie odnotowano żadnych zgłoszeń o interwencję. Na wniosek prokuratora Andrzej O. został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.